Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek z gry Zombie Tactics, w którym będziemy testować naszego nowego samurajo, afro, ninja, cokolwiek, kimkolwiek on jest. No jest to ninja, tak? Więc bez dłuższego gadania, standardowo wyślę naszego atletę na scavenging, tak? Ponieważ no on jest dla nas tutaj useless i dopóki go nie będę serio potrzebował, tego nie będę używał. A nasza cała czwórka zostanie przy walce. Czemu czwórka? Ponieważ nie chcę wysyłać żadnego ani Lumberjacka, ani Huntera do wyprawy, ponieważ są to moje główne damage. Nurse się nam przyda, żeby oczywiście leczyć, a samuraja czy ninja chcę po prostu przetestować, więc atleta, do widzenia, nigdy więcej cię już nie zobaczymy. I teraz tak, przecież slash i dash, czyli slash to jest to atakowanie blisko, dash to jest to atakowanie na daleko, czyli ma w sumie takie same zasięgi jak nasz jak się nazywa, jak nasz strzelec, więc on tak, on się ustawi tutaj i pójdzie spać. Nasz Lumberjack musi jak najdalej się oczywiście przesunąć, żeby ustawić się w tym miejscu, żeby jak sobie miał te trzy, jak się nazywa, trzy pola do czyszczenia. Teraz tak, ninja będzie miał to pole i to pole do zaatakowania, więc zróbmy sobie, że nasz strzelec poleci tutaj, będzie miał atakowanie takich linii. Natomiast nasza pielęgniereczka podejdzie tutaj, jak to będzie rzucała po prostu naszymi leczącymi paczuszkami. Ok, jak tu się to wszystko zacznie? Już widzimy, że jest dla naszego Lumberjacka strasznie dobre ustawienie, ponieważ ma od razu tutaj tą dwójkę na jednym ataku, co oczywiście też nam umożliwia strasznie szybkie pokonanie tej dwójki przeciwników, ponieważ możemy to oczywiście użyć na dwa razy tego chainsawa. Jednakże ja spróbuję sobie po prostu sprawdzić, jak działają te wszelkie ataki na przykład naszego nowego towarzysza, naszego nowego samuraja. Okej, już go rozkroił, teraz tak, nasz Hunter, niech to jest strzeli tego kościaka z łuku. No i nasz nurse, niech to jest sobie po prostu podejdzie i użyje najlepszej apteczki, ponieważ może użyć na całą naszą czwórkę. No teraz, że w ogóle nasz Lumberjack może podejść sobie i walnąć naszego grubaska, więc zrobimy go po prostu jeden hit z axa, żeby jakiś tam damage w niego po prostu wlazł. Okej, teraz tak, nasze zombiaki zaczynają tutaj atakować, więc trzeba się troszeczkę tutaj jakoś zabezpieczyć. Po pierwsze zrobię pierw tak, strzelca użyję, który podejdzie w to miejsce, strzeli w ten sposób. I teraz, czemu tak zrobiłem? O, mamy ekstra turn na nim. To możemy zrobić w ten sposób, jeszcze raz. Chciałem zobaczyć coś takiego, czy on może atakować parę osób w jednej linii. Wydaje mi się, że nie może atakować w jednej linii, więc chciałem po prostu, wiecie, przepuścić go przez tą dwójkę, znaczy, czy atakuje tego pierwszego, czy atakuje dwóch. Ale wydaje mi się, że by chyba zaatakował tylko jedną osobę, więc tak jak do niego po prostu podchodzimy, robimy normalnego slasha i do widzenia, 58 damage wlazło. Teraz tak, nasza nurse podchodzi tutaj, leczy naszą całą ekipę. I teraz nasz Lumberjack, nasz kochany, jak się nazywa, nasz kochany drwal, niech zaatakuje naszego grubego przeciwnika, jakim jest grubas zombiak mechanik. I ta nasza urocza pielęgniareczka wszystko tutaj dokończyła. I teraz tak, slash, zacznijmy od tego, żeby wszystko się dobrze ustawiło. Patrzę, jak to można byłoby rozegrać. Więc jeżeli poszedłbym, po pierwsze przejdzie move w to miejsce, usunę teraz tego slasha na nim, to teraz nasz Lumberjack może sobie spokojnie podejść w to pole i zaatakować z chainsaw, a nie ma staminy, cholera. To niech sobie teraz odeśpi. Natomiast nasz strzelec pójdzie strzelić temu na dole. On się ustawi w ten sposób, aha, nie ma staminy. No to fajnie mi wyszła gierka w takim razie. Więc niech strzeli w tego na dole, ponieważ tam ta dwójka, jeżeli się stąd nie ruszy, będzie pokonana szybko przez Lumberjacka. Okej, wyleczmy w ten sposób. Nie wiem, czemu akurat w ten sposób, ale w ten sposób niech to będzie wszystko wyliczone. Okej, teraz tak. Patrzcie, co możemy zrobić. Jeżeli odsuniemy się teraz jeżeli zaatakujemy Lumberjackiem chainsaw, zaatakowaliśmy tę dwójkę, możemy sobie odejść na to pole, odespać. Teraz nasza pielęgniareczka ustawi się tutaj. Natomiast nasz ninja pójdzie tutaj zaatakować tego szkieleta. I teraz nasz strzelec, cholera, zapomniałem, że on nie ma energii. A zobaczcie, jak w jednej linii wszyscy byli ustawieni. To było wręcz idealne ustawienie naszego strzelca. Możliwe, że się za bardzo nie ruszą i byłoby wtedy po prostu cudownie. No jednak ten jeden kostek się tutaj ruszył, ale nasz strzelec teraz może te dwa cele zestrzelić, żeby w ogóle ich nie było. Nasz ninja się cofnie tutaj i go zaatakuje z normalnego slasha. Natomiast nasz Lumberjack po pierwsze tutaj musi podejść pielęgniareczka i niech wyleczy tą
dwójkę w takim razie. A teraz nasz lumberjack podejdzie sobie tutaj. Zaatakuje go z chainsawa. Może by jakby jeszcze ekstra move wszedł, bo w ogóle bosko, ale no nie wszedł niestety. I teraz jest on już na jednego hita, więc chainsaw. Do widzenia mój mechaniku, GG. Well played, rundka nam tutaj ładnie wyszła. Zobaczymy co nasz atleta tym razem przyniesie. 3 level upy nam skoczyły, więc jestem szczęśliwy. Mamy kolejnego freebie. Nie wiem co freebie jest, to pewnie po prostu jakiś darmowy itemek. Yellow pills. Zdejmuje kość staminy o 50%. Otwieram 3 kropeczki i mamy nowego zombiaka. Jest witch, jest słaba, ale naprawdę denerwująca. I atakuje, naprawdę denerwująca lata i atakuje wszystkich naszych losowych ludzi, więc to może być troszeczkę problematyczne. Sporo hajsu, przynajmniej jestem z tego powodu zadowolony. Oczywiście inwestuję w tą piłeczkę, jakbym kiedykolwiek zaczął go używać, tego naszego towarzysza. Teraz tak, co bym chciał tutaj dodać? Wydaje mi się, że zwiększę sobie coś tego typu jak stamina. Nie, nie ma coś takiego do zrobienia, więc po prostu zainwestuję sobie w zwiększony damage do wszystkiego. No i u naszej pielęgniareczki oczywiście robię buffa do pasywnego leczenia oraz do naszego strzelca. Chętnie bym dał sobie ten właśnie itemek, który mamy w tym staszu. To on jest secondary. Teraz pytanie, czy chcemy to? All damage, to nie, tego na pewno nie dam w takim razie. W takim razie dam to tutaj. Stash, secondary, nakładamy tobie, żebyś miał te 50% mniej koszt abilities, które tak czy jak no, u niego są strasznie rzadko używane, ponieważ są problemy z nimi useless. Ewentualnie, żebym zrobił coś tutaj. Nie, to jest extra turn. Tu jest leczenie, więc to tak czy jak mało potrzebuje staminy, tu jest ta rękawica. Więc prosimy może coś u merchanta w tym momencie. Ewentualnie właśnie, przecież ja mogę wszystko poulepszać, tak? Czemu ja jeszcze nie pomyślałem, żeby po prostu to poulepszać? Tutaj zrobimy sobie upgrade naszej... ta z cegłą będzie rzucanie. Tu zróbmy sobie upgrade naszej staminki. Oraz zróbmy sobie upgrade naszej rękawicy. Te 3 itemy po prostu poszły do góry i wydaje mi się, że będzie to opłacalne. I teraz zrobimy scavenger. I skoro ten nasz ninja jest dość taki useless, no to niech oni pójdą na to scavengerowanie. Przyniosą nam więcej, 2 razy itemów. A nasza trójka sobie tu spokojnie poradzi. Wiem, że jest witch i że będzie trudniejszy teraz pojedynek w... przynajmniej tak mi się wydaje przez to. Ale jakoś się tym nie przejmuję. Jakoś się tym po prostu nie przejmuję, ponieważ czuję, że i tak to wszystko zwyciężymy. A ustawię się tym razem w tym miejscu. Czyli ta linia jest znowu obstawiona. Resting, tutaj sobie wypijesz i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Okej, ona biega. Okej, pojawiła się tutaj. Czyli no na pewno zagrała to inaczej niż bym się, że tak powiem, spodziewał. Okej, tutaj walimy naszej piłki. Pięknie. I teraz tak, nie wiem czy chcę ich atakować. Nie no, zaatakuję ich dwójkę. Bo teraz tą dwójkę wtedy pokonamy. A teraz nasz strzelec, przecież tutaj niech Ners pójdzie tutaj. Nasz strzelec, przecież niech pójdzie sobie już Resta. Strzelec pójdzie tutaj i zobaczymy jakiego on deepa w nią wywali. 86 damage'u. Wydaje mi się, że to jest sporo, tak? Tylko, że chodzi mi bardziej o fakt tego, że chciałem właśnie zobaczyć, jaki on będzie miała damage i wyobrażałem sobie, że pokonam ich o wiele szybciej. No i teraz jest unlucky sytuacja, ponieważ mogłem ich już dwójkę tutaj pokonać. Jednakże muszę się odesłać, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będę miał w ogóle energii na kolejny ruch. Więc teraz nasz strzelec, czy on może jakoś 3 osoby na zaatakować? Nie może, więc musi się ustawić tutaj, strzelić ze swojego rifla, pokonać tą dwójkę. Ma jeszcze kolejnego terna, więc może strzelić z łuku właśnie w naszą witchkę. Niech dostanie tam jakiś damage i jeszcze z cegły dostała od naszej pielęgniarki. Ale dwie kolejne wiedźmy nam się tutaj pojawiły, więc trzeba na to dwa razy atakujesz? Czy ty sobie jaja robisz? Ja byłem w stanie rozumieć, że atakujesz raz. Ale że dwa razy atakujesz, to już jest jedna wielka przesada. Więc tak, to walimy z Axa, ponieważ nie chcę stracić zbyt wiele energii na niego. Ners musi teraz wyleć naszą dwójeczkę tutaj, w sumie naszą trójkę. I musimy teraz odespać. W tym momencie musimy odespać i liczyć na to, że zbyt wiele nam tutaj teraz nie zrobią po prostu. Nie zaatakujecie nas, prawda? Zaatakowała nas raz, na szczęście tylko raz zaatakowała, a druga wiedźma nas nie zaatakowała wcale. Więc teraz jedyne co mógłbym zrobić to lumberjackiem. Poczekajcie, kurczę, no gdybym mógł się ustawić tutaj, byłoby po prostu cudownie. Bym mógł tą dwójkę zaatakować. No nie, w takim razie lumberjack na pewno powinien pokonać jedną z nich. A sobie zobaczymy w sumie jaki damage wyskoczy. O, dobry lag był.
102 damage'a, jeszcze dodatkowo możemy w nią napierniczyć 44, czyli najprawdopodobniej, jeżeli strzelimy w nią z łuku, powinna zginąć. Dokładnie, zginęła, więc jestem z tego powodu szczęśliwy. Teraz mogę jeszcze puścić apteczkę, tylko że no niestety nie mogę jej puścić na Lumberjacka, ponieważ wtedy by wyleczyło tego low HP szkieleta. Szkoda, że nie zaatakowała w niego tą cegłą. Ale teraz tak, po pierwsze nasza nurse pójdzie sobie tutaj i rzuci nam apteczkę. Po drugie Lumberjack, jeżeli ma, nie masz szans na Axa, to używasz w to miejsce Axa, a w drugiej turze po prostu idzie spać, a nas strzelec, co się tutaj, strzela z tego rifla, pokonując prawie w 100% naszego kościaka, tylko że Lumberjack tutaj no prawie nam umarł. Gdyby nie fakt, że kościotrup walnął w strzelca, to bylibyśmy niestety martwi, ale na szczęście się to mu nie udało. No i teraz low HP oczywiście została nam tutaj nasza witchka Rynka, a więc szybko zginęła i mamy też oczywiście naszą dwójkę, która przyszła ze scavengingu i zobaczymy, ile z nich dostaniemy. Wydaje mi się, że znaczy wydaje mi się, że jedną z tych latających kobietek była moja sąsiadka. Nie zostajemy tutaj, znaczy nie powinniśmy zostawać tutaj dłużej. The city is going under. Aha, że miasto upada, czyli mamy teraz jeszcze nowego przeciwnika. Fienda, strasznie ofensywny, może biec i gryźć w tym samej turze, czyli może podejść i ugryźć nas, to jest troszeczkę problematyczne. Okej, strasznie dużo hajsu nam wyleciało z tych woreczków, jednakże nie wiem, czy to jest aż tak, jak powiem, pocieszające. To jest tak, zwiększmy damage naszego, naszej strzelby, naszego rifla. Zobaczmy, co jest u merchanta, co są za itemy u niego. 30 życia co turę. Ewentualnie 26 damage'u do pobliskich zombiaków. To jest jako właśnie adjacent zombies. To są właśnie ta broń, która się powiedzmy używa automatycznie. Dlatego ja to zakupię na pewno. Oraz zakupiłbym sobie może jakieś właśnie jabłko. Poczekajcie, do niego jest ta stamina, więc niego tego na pewno nie użyję. Tutaj na pewno wejdzie właśnie sobie młotek do niego. Natomiast u naszej kobitki mógł zrobić jeszcze jakąś broń secondary. Tylko, że co bym mógł u niego kupić secondary? Merchant. Mogę kupić rękawicę, która daje 9 więcej damage, więc to jest bez sensu. Mogę dać increase run distance, to jest też bez sensu. Oraz zwiększenie 52% na HP po prostu. Zwiększenie 52 życia, nie procent, tylko życia. Oraz zredukowanie szans na bycie zaatakowanym, co jest... W żadna z tych rzeczy nie jest po prostu opłacalna. Dlatego zobaczcie, czy nie mogę czegoś po prostu upgrade'ować z tych wszystkich rzeczy, które tu mam. Możemy jeszcze cegłę upgrade'ować lub właśnie staminkę. I ja tą staminę upgrade'uję, ponieważ wydaje mi się, że właśnie Lumberjack powinien dostać jak najwięcej staminy co każdy ruch. Więc na scavenge oczywiście idzie nasza... Albo nie! Będzie ten Fiend, ja wziąłem tylko ninja. Zostawię naszego atletę w tej walce. Niech on też sobie tą piłką czasami po prostu pokopie. Ustaw się tutaj nasz atleto, o dobry lag. Dzięki Kierko. Nasza nurse pójdzie tutaj. Strzelec oczywiście ustawi się na tą linię w tym miejscu. I teraz Lumberjack, który ustawi się w tym miejscu. Dzień dobry. I możemy puścić wszystko do odpoczynku i po prostu zobaczyć, jak to będzie wszystko się tutaj sprawować. Okej, są dość blisko siebie, więc mnie to strasznie cieszy, ponieważ mogę zaatakować te trzy cele naraz. Więc bang, bang, bang. Wszystkie dostały, a nawet Witch została zestanowana. Teraz, co najlepsze, dla naszego strzelca ustawili się w idealnie w genialnym po prostu miejscu ze wszystkich po prostu możliwych, no ustawić po prostu w jednej linii. Teraz tak, Lumberjack podbiegnie tutaj, użyje chainsawa, żeby tą dwójkę od razu załatwić, co mnie strasznie cieszy. I teraz tak, został jeden witch oraz tutaj no nasza kolejna zgraja Fajfusów. Teraz czy możemy użyć w jakimś miejscu tak, żeby się podbijał? Nic się nie może odbić, więc po prostu podejdę sobie do naszej witchki i jej przypierniczę z rękawic, ponieważ to będzie większy damage, jeśli dobrze mi się wydaje. Dokładnie 41 i jest zestanowana. Teraz tak, nasz Lumberjack podejdzie sobie do tej witch, ale z tego miejsca, żeby nie atakować naszego atlety i wykończymy ją już w 100%. Teraz tak, nasz strzelec w teorii mógłby zaatakować dwa cele, ale nie może się tak ustawić niestety, więc to jest troszeczkę unlucky. Dlatego strzelamy po prostu w tego Fienda, ponieważ on wydaje mi się aktualnie jest strasznie taki niebezpieczny, ponieważ on może podbiec i w tej samej turze nas zaatakować, więc coś, czego inni zbytnio nie mogą zrobić i zaatakuje nas za 58 damage. No jak widać, nasza witch też to może zrobić, tylko zrobi to nawet dwa razy, więc boi nas to jeszcze bardziej.
Na razie jest zamrożona, więc jest więc taki plusik, powiedzmy. Jednakże no, zobaczymy, jak to zamrożenie długo będzie trwało i ile ten nasz ziomeczek przetrwa. Teraz tak, możemy, wydaje mi się, że będę w stanie go zdjąć z używania aksa. Jeżeli nie uda mi się tego zrobić, to będę musiał strzelić do niego jeszcze z łuku od naszego strzelca. Ale daliśmy radę. Teraz tak, nasz strzelec nie ma możliwości zaatakowania dwóch celów. Jednakże, przecież nie może, on nie może strzelić nawet ze strzebla. Więc strzelamy sobie po prostu w naszą łyczkę, która jest tutaj zamrożona. Oraz jak widać, nasz hunter walnął mu tutaj z młotka, ponieważ stał i za blisko jego osoby. Okej, teraz tak, jeżeli użyjemy piłki, możemy odbić pomiędzy tymi dwoma, więc to po prostu wykorzystamy. Nasza nurse poszła spać, ponieważ źle kliknąłem. Trudno. Teraz tak, nasz lumberjack podchodzi do naszej witchki, która jest zamrożona. Atakuje ją oczywiście dwa razy, jak widać to nie było wystarczające, żeby umarła. Jednakże mogę do niej strzelić spokojnie z łuku, ona wtedy będzie po prostu padnie i mogę jeszcze odespać, ponieważ skoczył nam na szczęście tutaj bonus round, bonus turn. Też mi się podoba ta gierka, fajnie jest tutaj zrobiony ten cały system tych tur i tak dalej. Tutaj piękne uderzenie z piłki w trzy osoby. Leczymy naszą całą tutaj ekipkę, ponieważ strasznie dużo damage dostała. I teraz nasz lumberjack musi podbiec do tego miejsca i zaatakować chainsawa. Więc to trzeba zabije zombiaka. Finn będzie dalej żył, ale no mówię, zombiak jest tutaj naszym priorytetem. I teraz jeżeli walnę w niego z łuku, to on po prostu zginie. Myślałem, że będę musiał jeszcze go dobić z tego młotka, który ma jako ten tę broń, która atakuje go obok, ale jak widać tego nie trzeba było robić. I teraz tak, piłeczkę walnę w naszego Finda, ponieważ on musi tutaj nam zginąć, bo ten jest zamrożony, więc tak jak nic nie zrobi. Teraz z Axa powinniśmy go pokonać do końca, jeszcze nie. Jak widzicie, jeszcze nie, dlatego zaryzykuję i po prostu strzelę do niego z łuku, żeby mieć może kolejną turę. Nie wyszło, więc tutaj się teraz udajemy w to miejsce i walimy w tego grubasa zamrożonego po prostu z Axa. I teraz tak, strzelec walnie z niego z łuku. I nasz atleta zakończy pięknym punchem, tam wiecie, sierpowego jakoś powalił. I niech się cieszy, że też coś w końcu zaczął robić. No, jestem bez słów. Infekcja robi się coraz gorsza, a zombie robią się coraz głodniejsze. Pójdźmy przez park, tam jest taki jakby skrócik, więc w końcu zmieniliśmy lokację. Coś czego po poprzednim odcinku, jak zakończyłem go, zacząłem się zastanawiać, kiedy to ta zmiana lokacji wystąpi. I w końcu ją mamy. Okej, po pierwsze mamy pieniądze od ninja. Oraz możemy rozdać mu jakiś tam punkcik, który rozdamy sobie w Dasha. Niech będzie, niech pójdzie w Dasha. Więcej nic z lewej nie rozdamy. W Staszu nic takiego nowego nie przyszło. Możemy jedynie spróbować coś zupgrade'ować. I będzie to nasza cegła, która będzie miała teraz 15 damage i o troszkę większy dystans, zmienia się w butelkę. Oraz moglibyśmy coś tutaj zupgrade'ować, co było nam opłacalne. Nie, nie ma nic, więc lecimy na scavenge. W tej walce niech pójdzie nam... Zastanawiam się, co byłoby... Nie, to byłoby zbyt ryzykowe, żeby wysłać 4 osoby lub nawet 3. Więc... Wyślę tylko ninja znowu. Wyślę tylko ninja, a naszego atlety tym razem zostaje, ponieważ wydaje mi się, że troszeczkę robi tutaj progres z tą piłką, co mi się strasznie podoba. Okej, teraz tak, tutaj pójdzie sobie nasza pielęgniareczka, oczywiście na to ustawienie idzie nasz snajper. No i teraz leci nasz lumberjack na to pole, z nadzieją, że wszyscy tutaj będą pięknie ustawieni, tak? O, no i mamy pięknie ustawienie. Możemy użyć dwa razy częściowo, przez to będziemy mogli go razu tą dwójeczkę pięknie załatwić. Bang! Dokładnie, tej dwójeczki już nie ma, teraz tutaj rifle strzeli tego szkieleta i nasza piłka go... I teraz nasza piłka go tutaj po prostu wykończy. I w teorii, no powiedzmy, powinno być, że już wygraliśmy gierkę, tak? Ponieważ no już żadnego zombiaka nie ma. Jednakże no są te ich tury, gdzie za każdym razem nowy przeciwnik przychodzi. Tutaj możemy ładnie zaatakować tą dwójeczkę z mojego... Axa, z mojego chainsaw, przepraszam. Oni dostaną teraz z piłki, więc jeżeli walę z niego z łuku,
to on powinien zginąć. A nawet mamy kolejną turę, więc będę mógł walnąć jeszcze tutaj z tego łuku, przez nie wiem czy powiedziałem z aksa. I teraz używamy piłki, jednego załatwiamy, a drugi po prostu jest na jedno uderzenie z czego dosłowniekolwiek. No dobra, z piłki, raczej z butelki jak widać nie był niestety na hita. Jednakże jakoś się tym nie przejmuję zbytnio, ponieważ teraz patrzcie co mamy, jak mam piękne ustawienie. 3 razy mnie zaatakował. Patrzcie jak mam teraz piękne ustawienie. Po pierwsze piłka odbije się po 3 celach, z czego jeden został zabity, jeden został zestanowany. Po drugie teraz nasz strzelec będzie mógł go chyba załatwić na hita. Dokładnie. Jeszcze ma kolejną turę, więc będziemy mogli strzelić tego zombiaka. Nasza nurse będzie mogła teraz wyleczyć naszą całą ekipę. A nasz lumberjack ustawi się po prostu tutaj i odpocznie. I będzie po prostu czekał aż nasza witch się tutaj zbliży i będę mógł ją po prostu zaatakować. Jak widać źle się ustawiła znowu. To mnie troszeczkę drażni. Jednakże jakby teraz tak użyć pięknie piłki, żeby się ktoś zastanował od nich. Niestety to nie pykło. Nasza apteczka pójdzie na naszą ekipę tutaj. Lumberjack podejdzie w to miejsce, aby użyć chainsawa na niej. Oraz potem zaatakować ją po prostu normalnego aksa i zobaczyć czy uda się ją zabić, ale się nie udało. To jest tak, nie mamy żadnego, nie mamy staminy, żeby strzelić z naszego, jak się nazywa, z naszego łuku, ani z naszej strzelby, więc niestety będziemy musieli tylko patrzeć jak tu nasza ta ekipa sobie stoi. To jest tak, piłka pięknie tutaj się powinna poodbijać i zabić przynajmniej z witcha, dokładnie. Apteczka pójdzie w to miejsce. Chainsaw po podejściu do niego zaatakujemy w tego grubasa. Co powinno go zaraz w sumie zabić, ponieważ zdobiłem jeszcze go z aksa. I na strzelec, skoro ma już teraz staminę, to niech strzeli po prostu do niego z rifla i cieszmy się z łatwej wygrania. Okej, 2 level upy. Patrzcie, ktoś z nich coś upuścił. Był to Journal, który daje 50% więcej expa, czyli ktoś będzie mógł o wiele szybciej zbywać ten level. I teraz tak. Po pierwsze zakładamy sobie większy poziom piłki u naszego atlety. Po drugie zwiększamy sobie damage, który będzie wchodził po prostu od naszego trzęsowa, który jest już maksym, czyli 7 levelem. I teraz musimy zobaczyć, czy secondary to jest journal. Czyli kto nie ma tej secondary broni. Tickettle, you found something. 20 damage'a jeżeli ktoś jest obok. To jest fajne. I teraz tak, on ma to redukcję kosztów. Zamieniamy to na journal. Poczekajcie, mam 5 itemów na tych, na drugich. Załóżcie jeszcze raz. Kto nie ma? Exp u naszej, nie, to by się nie przydało zdecydowanie. Dlatego ninja zmieniamy sobie to na journal. A u niej założymy sobie właśnie te zmniejszenie kosztów używania wszelkich ability. Oraz dodamy sobie naszego atlety nasz Kettle, także on będzie atakował właśnie z tych broni. Znaczy, jeżeli ktoś będzie obok niego, to po prostu zaatakuje. Co będzie bardzo nam potrzebne, żeby po prostu łatwiej nam wszystko ułatwić. I w tym momencie zakończymy sobie nasz odcinek z gry Zombie Tactics. Jak widzicie, wbiliśmy dość spore tutaj levelem. U Lumberjacka mamy już maksymalny level z Chainsaw'a. Odkryliśmy nową lokację. Odkryliśmy dwa typy nowych przeciwników. Cóż, no wydaje mi się, że zdobędziemy jeszcze jakiegoś jednego przynajmniej cywila. Jednego lub dwóch, ponieważ jeżeli skupicie się na miniaturce, którą wam zrobiłem, to są pokazane chyba jeszcze jedne albo dwie osoby, które nie jest w naszej ekipie. Poza tym pasowałoby tutaj jeszcze dać jedną osobę, ponieważ wtedy byłoby to idealne, to byłoby po prostu idealne miejsce dla niej. W każdym razie tego się dowiemy najprawdopodobniej w kolejnym odcinku lub po prostu nawet w kolejnych 2 odcinkach, nie wiadomo ile mi to jeszcze zajmie. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie strzelić łapki w górę. I cóż, to było na tyle. Siemanko, peace. Yo! Low, 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 low